Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Szlakach Sportu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Adrenaline Rush i o bardzo ciekawym biegu, mikołajkowym biegu, grudniowym biegu, na który bardzo serdecznie będzie Państwa zapraszał dzisiejszy nasz gość, Mieszko Ogończyk-Mąkowski. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Potrzeba, bieg charytatywny, dla kogo zbieramy i na czym będzie polegał ten bieg? Już wszystko opowiadam. 5 grudnia w niedzielę, druga edycja charytatywnego biegu przeszkodowego w Galerii Mazowia. 2 lata temu odbyła się pierwsza edycja. W zeszłym roku ze względu na pandemię i obostrzenia, które dopiero wchodziły, nie było tego biegu. Natomiast teraz pomimo bieżących warunków w reżimie sanitarnym znowu taka impreza się odbędzie. I celem tego biegu tym razem jest zebranie środków na zakup protezy biometrycznej dla chłopca, który urodził się bez ręki. To byli komandosi za... Małego chłopca, bo trzeba powiedzieć, siedmioletniego. Siedmioletniego chłopca, komandosi, którzy gdzieś tam go namierzyli, zainicjowali taką akcję, zostało parę tysięcy do zbiórki. My na swoim biegu jesteśmy przekonani, że zbierzemy tyle, żeby tego zakupu dokonać. I jaka jest idea tego biegu? Bieg jest przewidziany na 200 uczestników. Sprzedajemy pakiety startowe po 49 zł, natomiast całość środków z sprzedaży pakietów startowych idzie właśnie na cel charytatywny, czyli konkretnie na zakup tej protezy biometrycznej. I formuła tego biegu wraz z Galerią Handlową Mazowia, on się odbywa na 3 kondygnacjach tej galerii, czyli parking podziemny, pierwsze, drugie piętro. Jest to dystans 1450 metrów i na tym dystansie znajduje się 15 przeszkód. One są łatwe, zachęcam każdego z Państwa, bo tutaj i dobra zabawa, i cel charytatywny. Natomiast jeżeli ktoś nie byłby w stanie pokonać jakiejś przeszkody, to jest ćwiczenie zastępcze, jest to 7 przysiadów, czyli każdy jest w stanie to dokonać. Natomiast mówię, tutaj nieważny jest wynik, bo oczywiście będzie elektroniczny pomiar czasu. Tutaj liczy się przesłanie tego biegu, czyli cel charytatywny, nawet taki slogan, razem dajemy sobie siłę. Nie dość tego, zaprosiliśmy też jako uczestników wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego z Płocka, czyli tak zwany potocznie Dom Dziecka. 2 lata temu właśnie wspieraliśmy ich i tak, żeby nie czuli się pominięci, w tym roku też ich zaprosiliśmy jako uczestników i kibiców. I to jest niedziela 5 grudnia. 9.30, 14, takie są ramy czasowe tego przedsięwzięcia, a naprawdę fajny, szlachetny cel. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszam, można przyjść, można wpłacić na pakiet startowy. Całość środków będzie przekazana właśnie na cel, którym wspomniałem. Czyli mogą przyjść dosłownie wszyscy. A kto startował w tym pierwszym biegu? Mówimy o na przykład rodzinach, mówimy o tym najmłodszym, najstarszym. 2 lata temu była troszeczkę inna formuła. Wtedy były sztafety 3-osobowe. Natomiast w tej tegorocznej edycji startować może każdy. Niby w regulaminie jest od 12 lat, natomiast za zgodą opiekuna bądź rodzica od 6-7 lat dzieci się zapisują, biegną wraz z rodzicami też, czyli zapisały się też całe rodziny. No mówię, to jest fajna przygoda, każdy dostaje pamiątkowy medal, w pakiecie jest koszulka, ciepły posiłek, fajna koszulka, która potem się przyda do treningów. Natomiast tu przede wszystkim cel tego biegu, czyli to nie jest zabawa poprzez sport, aktywność na świeżym powietrzu, ale też wrażliwość taka serca, gdzie nie jesteśmy zamknięci na potrzeby ludzi wokół. I dziękujemy też galerii, że pomimo trudnych czasów, bo widzimy wszyscy wokół, jakie są czasy, że to nie są czasy normalne, jest wokół ciężko, wiadomo, pandemia, obostrzenia, depresje, ponurość, szarość, a jednak pomimo tego wszystkiego taki bieg robimy, więc też niektóre podmioty mają tą wrażliwość społeczną i odpowiedzialność i cieszymy się, że takowy jest w Płocku. Proszę Państwa, oprócz kibiców i sympatyków tego charytatywnego biegu 5 grudnia, chyba największym fanem tego biegu jest ten nasz mały chłopczyk, który będzie trzymał jak na razie tylko nie kciuki, a kciuk w jednej ręce. I mam nadzieję, że po tym biegu będzie już mógł operować 2 rączkami za pośrednictwem takie wszystkich, jest założenie. Wszystkich jesteśmy uczestników. Jesteśmy przekonani, że się uda, bo nie ukrywam, ja też prowadzę taką akcję, chodzę po firmach i proszę, bo
tutaj w tym biegu łączy się kilka wątków charytatywnych. Pierwszy to jest właśnie główny zbiórka na tą protezę biometryczną. Natomiast też dajemy szansę dzieciom, które normalnie nie miałyby szansy w takim biegu uczestniczyć, bo z różnych rodzin nieraz trudna sytuacja rodzinna i tak dalej, a jednak okres przedświąteczny, mikołajkowy, więc firmy, które kupują pakiety startowe, niejako są sponsorami dla tych, którzy z różnych przyczyn ekonomicznych normalnie nie mogliby wziąć udziału rozumiem, w takim tak, biegu. Tak, tak. Więc ja dziękuję też tu za takie wsparcie dosyć hojne, bo już ponad 100 pakietów jest zasponsorowanych przez firmy i dzięki temu my zapraszamy różne osoby, które nie muszą za to płacić, a mają szansę wziąć udział w takim właśnie przedsięwzięciu. Mieszko Ogończyk-Mąkowski, proszę Państwa, zapraszam. Jeszcze na koniec programu oczywiście powiemy o tym wyjątkowym, bo charytatywnym biegu, ale wyjątkowym, gdzie Mieszko Ogończyk-Mąkowski jest już znany częściej z biegów o tytuł mistrza Polski, tytuł mistrza Europy. U siebie w osadzie Młynarza gościłeś już ponad 1000 uczestników biegów. Więc jak minął rok 2021 dla wyczynowców, amatorów, biegów w swetrze? Więc jak to wszystko wyglądało w tym trudnym okresie, jak wspomniałeś? Znaczy rok 2021 jest rokiem specyficznym, bo patrząc na pandemię, która się szerzy, no to takich czasów historycznie nie pamiętamy. Natomiast udało się zrealizować bieg ligowy w kwietniu tego roku i to był pierwszy bieg ligowy. Jest stowarzyszenie OCR Polska, które zrzesza organizatorów biegów i biegi, które spełniają określone standardy, to są biegami ligowymi. W tym roku było 6 takich biegów ligowych i pierwszy zaczynający sezon odbył się w kwietniu w Radotkach. I wszyscy łącznie z nami tak trochę z dozą niepewności obserwowaliśmy, czy to wydarzenie się odbędzie, bo przepisy się zmieniały w takim trybie, potrafiły się zmieniać z dnia na dzień, wieczorem były publikowane z mocą obowiązującą od rana, więc... No dzisiaj z uśmiechem o tym mówimy, bo się wszystko udało, nikt nie wiedział, ale nie było to dla organizatora takie komfortowe. Dokładnie, nikt nie wiedział, co się będzie działo, jak to traktować, jak interpretować. Pomimo tego podjęliśmy ryzyko i w kwietniu, czyli to był pierwszy bieg zaczynający ligę, on się odbył, zakończył się sukcesem. Potem realizowaliśmy, bo oprócz biegów Adrenalin Rush, biegów przeszkodowych, realizujemy też takie zawody Ninja Games. To jest troszeczkę inna specyfika, na krótkim dystansie, napakowanych dosyć dużo przeszkód i taka ogólna zręczność. I kilkakrotnie takie zawody Ninja Games się odbyły w Radotkach. Jak również realizujemy biegi tematyczne. Co roku organizujemy bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. W tym roku odbył się, w przyszłym roku 6 marca też już w grudniu będziemy 5 grudnia uruchamiać zapisy. Też serdecznie zapraszamy na ten bieg, tym bardziej, że będzie do zebrania trzecia część medalu, czyli przez 3 lata po jednej części na każdej imprezie zbieramy medal, który złożony z 3 części tworzy całość. Teraz ostatnio 7 listopada odbył się taki też fajny, bardzo malowniczy bieg, bardziej można go nazwać zabawą, bieg w swetrze, gdzie nie było jakoś pomiaru czasu, nie było też dystansu określonego, była pętla kilometrowa. Natomiast docenialiśmy kreatywność uczestników i naprawdę... Wszyscy się dobrze bawili. Tak, to była świetna zabawa. Zrobiliśmy też w tym roku zakończenie sezonu motocyklowego po raz pierwszy w Radotkach i też byłem zaskoczony pozytywnie ilością uczestników, bo z racji tego, że to po raz pierwszy tego typu impreza u nas gościła, nie wiedziałem, czy ich będzie 50, 70, a było około 400, więc to też tak środowisko motocyklowe potrafi się skrzyknąć, zebrać, zjechać, więc jest takie dosyć zorganizowane. Natomiast ten rok, mówię, był dosyć trudny i jakie plany na przyszły rok, bo pewnie... Ale ten motocyklowy też był z przełożeniem pewnym charytatywnym, bo dla motocyklistki, która uległa wypadkowi, ale przepraszam, przerwałem. Tak, znaczy często robimy takie właśnie rzeczy, jeżeli możemy wesprzeć kogoś, to się staramy to czynić. Natomiast na przyszły rok planujemy co najmniej jeden bieg adrenaliny. Jeżeli pandemia będzie dążyć ku schyłkowi, to pewnie zrobimy więcej tych imprez. Natomiast mając na uwadze reżim sanitarny, te wszystkie wytyczne, które obowiązują, jak też i stres i niepewność zawodników, no to na dziś planujemy jedno przedsięwzięcie, prawdopodobnie w maju, po nowym roku podamy konkretny termin, plus parę zawodów Ninja Games, które na krótkim dystansie realizujemy, plus do tego wiadomo bieg pamięci żołnierzy wyklętych i zobaczymy jak będzie z tą imprezą teraz najbliższą 5 grudnia, ale prawdopodobnie już historycznie zakładamy, że też odniesie sukces, więc
W przyszłym roku też planowalibyśmy bieg charytatywny. Cel jakiś na pewno szczytny przy tej okazji uda się zrealizować. Adrenalina. Może byśmy tak zachęcili teraz naszych telewidzów, proszę Państwa, dlatego, że to nie jest bieg tylko dla profesjonalistów. Tutaj to, co zawsze Mieszko podkreśla, co nam się naprawdę bardzo podoba, jest to bieg zespołowy, bo przesłanie tego biegu i to, co jest taką cechą dodatnią, to tak zawsze Ty powtarzasz, ja po Tobie, to jest ta integracja. Proszę Państwa, nie zostawiamy nikogo samego. Wszyscy sobie nawzajem pomagamy i kończymy ten bieg dumni, honorni i zadowoleni, że wszyscy dotarliśmy na linię mety. O to chodzi w adrenalinie. Dokładnie, z uśmiechem na ustach, z medalem na piersi. Natomiast tutaj unikalność tego biegu polega również na tym, że po takim biegu w sercu zostają niezapomniane przeżycia i ludzie nie dziwię się, czasami są młode, czasami są wysokie przeszkody nie do przejścia momentami. Uczestnicy tego biegu, dla nich ta impreza nie kończy się wraz z dniem biegu, tylko jeszcze długo komentują, przeżywają, przygotowują się na następne i to jest też takie konstruktywne, że to nie jest tylko impreza, że było, minęło, ale dająca dużo frajdy, dużo zabawy, dużo satysfakcji i trochę inne spojrzenie na sprawy codzienne. Ninja Games to już jest inna inszość, tak. Niemniej jednak chciałem podkreślić, że też tutaj startują osoby, które dopiero zaczynają tę przygodę, chcą się sprawdzić w tej przygodzie. I proszę Państwa, też nie zostajemy sami, bo naprawdę wielcy mistrzowie ninja, jeżeli mówimy o terenie Mazowsza czy naszego kraju, są w stanie po prostu pomóc, podpowiedzieć i to też się dzieje w Radotkach. Dokładnie tak. Znaczy zawsze, czy biegi przeszkodowe, czy zmagania Ninja Games, to mają parę formuł. I inna jest formuła dla elity, dla zawodowców, inna dla amatorów. Natomiast każdy znajdzie dla siebie miejsce. To nie jest trudne, jakby się wydawało. To kwestia trochę cierpliwości, determinacji. Natomiast przy każdym takim evencie jest też grupa wyszkolonych wolontariuszy. Ich jest dużo, bo między 100 a 200 osób. Miałem o nich zapytać, więc powiedz, kto to jest, bo naprawdę im duże słowa uznania się należą. To są uczestnicy z szkół wojskowych i jeżeli tu mogę podać, to taka szkoła PUL wojskowa tutaj z Płocka bardzo z nami współpracuje i nam pomaga. Zresztą wzajemnie, my też szkolimy tych uczestników tych zmagań. Oni bardzo często biorą udział w naszych biegach, nie tylko jako wolontariusze, którzy zabezpieczają i technicznie, i jakoś bezpieczeństwo tego biegu, ale również aktywnie biorą udział jako uczestnicy. Tu na bieg charytatywny też nawet duża grupa już z Wołomina, ponad 50 osób ze szkoły wojskowej się zapisało. I mówię, dla nich oprócz zabawy i sprawdzenia kondycji, to jednak ta wrażliwość społeczna i to, że to jest... Właśnie ja rozmawiałem z ich panią, która nimi zarządza, pytając, co ich skłoniło, bo zaskoczony byłem ich liczebnością, bo gdzieś tam Wołomin, daleko do Płocka, myślałem, że może 5-10 osób, bo tak rozsyłałem po różnych placówkach takie zaproszenie właśnie do udziału w tej akcji charytatywnej i właśnie się okazało, że przekonało ich tutaj ten czynnik charytatywny, że jak stwierdzili, że mogą pomóc, to na tyle ich stać, więc chętnie wezmą udział w takim przedsięwzięciu. To też było dla mnie budujące, bo z jednej strony to są przeszkody, też będą nowości, które w przyszłym roku będą dostępne podczas biegów przeszkodowych, czyli w galerii pojawią się przeszkody, których do tej pory na rynku nie było. Natomiast swoją drogą ten aspekt charytatywny, a mówię, nie ma się tu czego obawiać. Każdy, zapraszam każdego z Państwa, bo 7 przysiadów to jesteśmy w stanie wykonać w każdym wieku, a takie będzie ćwiczenie zastępcze. 5 grudnia. Chciałbym tu jeszcze o wielu rzeczach powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, by zaprosić się w sezonie 2022 do Radotek przy Osadzie Młynarza. Niemniej jednak tam jest jeszcze ognisko, tam może być gruchówka, tam jeszcze, ale to zostawmy już na inne okazje. 5 grudzień. Proszę Państwa, bardzo serdecznie do Płocka zapraszamy, bo no, taki mały chłopczyk trzyma jak na razie jeden kciuk w jednej rączce i mam nadzieję, że za chwilę możemy pokazać się, że nasze serducha sprawią to, że będzie miał więcej radości, bo czeka na swoją protezę, jeżeli chodzi o rękę, drugą rękę. Dokładnie tak, serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, zapraszam do włączenia się w tą szlachetną akcję. Dziękuję bardzo, Mieszko Gończyk-Mokowski w studiu, a ja Państwa zapraszam na kolejny temat na szlakach płockiego, na szlakach sportu. Jeszcze raz, galeria, 5 grudzień, charytatywny bieg z przeszkodami, też tam będziemy.